Jedynym występem publicznym Michaela z 1983 roku jest koncert z okazji 25-lecia firmy Motown. Oprócz pierwszego od wielu lat spotkania szóstki Jacksonów, publiczność ma okazję usłyszeć na żywo fantastyczne wykonanie BBG. Kolejny temat. Kolejny teledysk z piosenką Beat It jest jakby krótką wersją słynnego musicalu West Side Story. Również parodia tej piosenki Eat It, mówiąca o Michaelu Niejadku, cieszy się dużym powodzeniem. Koniec 83 roku Music Television przedstawia po raz pierwszy thrillera. Ten film szokuje widownię. Nie tylko thriller jest nowatorski, lecz również przedstawiający pracę nad nim godzinny film dokumentalny Making Thriller. Styczeń 1984. Podczas realizacji reklamówki Pepsi-Coli eksplodują dwie świece dymne. Płoną włosy Michaela. W szpitalu wytrzymuje tylko 18 godzin. Operacja laserami udaje się. Po 2 miesiącach oddział dla poparzonych medycznego centrum w Culver City nosi imię Michaela Jacksona. W czerwcu 1984 roku Michael przyjmuje zaproszenie do Białego Domu, gdzie odbiera dyplom w podziękowaniu za udział w rządowej kampanii antyalkoholowej. W Białym Domu Michael wita się z prezydentem w białej rękawiczce. W lipcu 1984 roku rozpoczyna się największe w historii show biznesu tournée koncertowe, The Jackson's Victory Tour. Jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych, a jednocześnie z powodu bałaganu organizacyjnego i wysokich cen biletów największe rozczarowanie. Thank you.
We wrześniu 1984 roku Michael oficjalnie zaprzecza pogłoskom o operacjach plastycznych oczu i policzków, o zamiarze zmiany płci, a także o tym, że jest homoseksualistą. Mówią, że jestem wstydliwy i pruderyjny. Ja po prostu pragnę zachować czystość duchową i cielesną. Gdy będę się żenił, to nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, lecz by założyć szczęśliwą i trwałą rodzinę. Pragnę mieć dużo dzieci. Część swoich, ale wiele adoptuję. Po zakończeniu tournée Victory w grudniu 1984 roku Michael Jackson wycofuje się z działalności publicznej. W styczniu 1985 roku wspólnie z Lionelem Richie komponuje piosenkę We Are The World, za którą otrzymuje 11. nagrodę Grammy i bierze udział w jej nagraniu. Od tego momentu zasiada w zarządzie firmy USA for Africa, prowadzi działalność charytatywną. Całe honorarium z tournée Victory przeznacza na cele charytatywne. Podobizny Michaela Filantropa ukazują się na znaczkach pocztowych Wysp Dziewiczych należących do Commonwealthu. W sierpniu 1985 roku wspólnie z Francisem Fordem Coppolą i George'em Lucasem realizuje trójwymiarowy film Kapitan Io. W filmie wykorzystano dwie nowe piosenki Michaela. We are here to change the world i Another Part of Me. Premiera filmu odbywa się we wrześniu 1986 roku i jak dotychczas jest to ostatnie wydarzenie artystyczne w życiu Michaela Jacksona. Jego wielbiciele czekają z niecierpliwością na płytę, która została już nagrana i ma ukazać się w najbliższym czasie. Z równą niecierpliwością oczekiwany jest najnowszy teledysk Michaela, którego reżyserem był Martin Scorsese. Co jeszcze? Tego nie wiadomo. Powiem, z Michaelem Jacksonem nigdy nie wiadomo. Z pewnością będzie to coś nowatorskiego. Jestem zainteresowany wydeptywaniem ścieżek, a nie chodzeniem po śladach. To jego słowa. Czekamy więc na te ścieżki.